Mateuszek, ho, nie będę pyrchał, ale nie będę gadał też jak. Nie no. Dzień dobry. Znowu ten Dzień oto dobry. skunksik tutaj. Z nowym padłem. Z nowym gruzem. Ta jest, kurwa, czytasz mi w myślach. Mamy tutaj golfinkę, ale normalnie w wersji wariat, znaczy się wariant. 1,6 majzelek, jebiące się bocianki, Tak się 1,6. pierdolą, tak o się Tak robią, klek, pierdolą. klek, 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 No. klek. Młodziutkie, fajniutkie, w kombiaczku, w napędzie na 4 kapcie z Haldexem, czyli tak jakby nie było, no ale jest. Coś to zawsze pomaga. Bokiem nie leci raczej. Bokiem Mati mówi, że za bardzo nie chce latać. Mamy tutaj wspaniałą, świetną, poczciwą jednostkę! Jeden, sześć, jeden, sześć, bociany. Przepraszam za brud, wcześniej po gnoju jeździł ktoś, także. No, ktoś robił nimi jako rozrzutnik. No ale Tak. spoko. Co dzisiaj mamy do roboty, Mateuszku? Jak Co, zwykle. tarcze, klocki na wszystkie koła. Rozrząd kompletny, pompa. No, olej, filtry oczywiście. No. Auto dopiero kupione, przejechane 110, 117 tysięcy i rozrząd jeszcze oryginalny, także Nie kurwa. byle co, rozrządy z Mailego. Maile dobre je. Pumpka, nie żadne plastikowe B9, tylko normalna, już normalna. Pumpka. To ja ameliną, to ja nie pomalujesz. Nie Nie, ma gdzie ty masz opcji. amelinię? Tylko w obudowie. No tu. No. Nie pomalujesz Pumpka, sobie. pumpka ładna, będzie pchać. I teraz tak. Poprzedni właściciel nawinął makaron na uszy Matiemu, że tutaj mamy łańcuch rozrządu. Nie wiem kurwa gdzie. Łańcuch mo, no. Nie uwierzyłem. Chyba ameliniowy na szyi. Zbił sceny dużo, więc jest git. Dobra. No i ten. No i bierzemy się za to. Tutaj rozrząd jest tak ciężki jak kacskupa ranna, czyli schodzi z 18 minut. Do 20. Do 20, Do 20, dokładnie tak. kurwa. Najlepsze jest to, że jak zwykle poza kolejką, no ale to takie golfiki, to tak się składa Trzeba mieć szybko. kartę VIP Na do kolanie. SK Garage. Tak, trzeba mieć kartę VIP do SK Garage właśnie. Zresztą takie rozrządy to się na kolanie składa pod szopą. Ewentualnie jak pasek strzeli na tym, na chodniku, to sobie można szybko silnik wymontować. I jak pudełko z chipsami na kolanie poskładać i wsadzić z powrotem. Także tak. No dzisiaj zabieramy się za ten wspaniały, mocarny, zajebisty rozrząd. I chłopaki już wzięli się na szybkości, pościągali kółka, nie wiedząc nawet co robią, ale pościągali, Nie, no wiemy, dobre. co robimy. Teraz będę Tylko odpychał się tutaj podnieść, bo jarzmo układaliśmy, i no. zacisk. I no, najlepsze, z czego Kurwa. się cieszę, to mi chłopaki wreszcie uporządkowali opony. Trochę siłowni dzisiaj poleciało. Ta. Spaliliśmy kalorii z Majkiem troszeczkę. Bo każdy ptaszek musi mieć daszek, wiem. Rozsypane po drabinie. Także tak więc, także no nic, no, zaczynamy to. Bierzemy się za rozrzędy pierwsze, rozrząd najważniejszy, bo bez hamulców można jeździć, a bez rozrzędu nie za bardzo. Albo na odwrót. Raczej to żartownie się jesteś dzisiaj. Ajajajaj, mam dobry humor, nie? No. Wracam z W planety ku... końcu wracasz z Wracam z planety. planety Kurwiks, muszę się dobrze bawić. O, nie ma to jak dobra lufa. Ty dobrze w końcu ten golf wyglądał. Dobrze, no bo go nie było widać. Nic, lecimy. No, rozbiórek, ciąg dalszy. No i tak, tutaj mamy rozrzędy Made by Volkswagen. I poprzedni właściciel
nawinął makaron na uszy, że tutaj mamy łańcuch. Jak widać, ładny łańcuch, bardzo ładny. Malina. Nie ma tu żadnej technologii z NASA, rozebrać sobie fajnie, ładnie. Można sobie podwiesić silnik lub podstemplować przez misę olejową dużą płytą i podnośniczkiem. Zwalimy sobie. Łapcie, bo łapcie są ładne, łapcie, łapcie, łapcie. Tu na dole zwalamy sobie ten plasticzek nad kole. Mamy wszystko fajne, zacne. I co mi się podoba, to to właśnie zawsze, że można ściągnąć tylko koło pasowe, nie odkręcając głównej śruby od wału. Troszeczkę tutaj mamy zapocone. I nie wiem, nie wiem why i zaraz się dowiem. Być może gdzieś simmering. Oby lepiej nie, bo to ma mały przebieg. Ile to ma Mati przebiegu? 117. 117 tysięcy przebiegu to ma ledwo. No ale obejrzymy, zobaczymy, czym wodę diabeł mieszo. Rozbierzemy sobie to ładnie. Ustawi się to na znaki, zrobi się swoje znaki, podejdziemy do procesu wymiany rozrządu. Nie ma nic ciężko, ciężko nie ma, nic ciężko nie ma. Żadnej tutaj technologii z NASA, także każdy jeden zwykły zjadacz chleba może sobie zrobić ten rozrząd w garażowym zaciszu. Oczywiście pasek od alternatora jest strasznie potężny, bo napędza tylko alternator i pompę klimatyzacji. Także posoczek to jest krótki, normalnie jak Toda 16-latka. Co ty tam zrobiłeś, Mati? Pokaż to. Nie mogę. No i jak to w zajebiście młodym Schmelzwagenie? Mamy 2000 który rok? 15. No to u mnie w rężu z 2006 ta osłona wygląda jak nowa, a tu wygląda tak jak wygląda. No ale nie jest żarta na wylot, więc chłopaki ją ładnie oczyszczą. Dobry Marianek, dobry. Ładnie oczyszczą. Pierdzielnie się potem w podkład i... Bądź pokorna. I termo. Tak, pokorna bądź. Bądź pokorna mi tu. No. Ogarnie się ładnie zacisk i zarzuci się nowe heble. No ale z tego co widzę, to ja szybciej zrobię rożen niż chłopaki z tyłu jedno kółko. Spokojnie, my tutaj musimy, wiesz, my się delektujemy pracą. Wiem, no. Jeśli tak będziemy delektować, to nie skończymy do piątku przyszłego roku. Dobra. Rozbieramy sobie. O! Matias! No, amortyzatora to ty już nie masz z przodu, wylany. No, że amortyzatorek by ci się przydał, a nawet wtedy już dwa. A to z czasem. Ja, to już. Ty i tak tym jeździsz pomału. Nie pozapierdalam, stówka ten pomoc. Ja, no ale jak już widzisz, masz wylany amortyzator. Nie widzę. Więc potem się nim trochę pobawię, ale to już niestety trzeba nowy. Zobaczy się ewentualnie z drugiej strony. Ktoś musiał się wpierdolić w jakąś dziurę. Nie trafiłeś przypadkiem ostatnio żadnej dziury? Nie, zdarzyło mi się. No, bo najczęściej to wjazd w dobrą dziurę i się wylewają. No nic, rozbieramy się to grzecznie. No tak jak widzicie, pasażer od alternatora jest w takiej pozycji, nie ma nic więcej. Jeśli posiadacie klimatyzację, zdjąć to, to jest bardzo proste założyć, jeszcze prościej. No i co, no. Proces składania i znaków pokażę wam w najbliższym czasie. Także rozbieram dalej. Potem trzeba spasować wszystkie części, czy są na pewno te same. Pumpkę wody mamy nitkę, bo fajnie jest nitkę, pumpkę wody zadziać. Mimo wszystko, bo tutaj lubieli wkładać z gównolitu i wirniczek jest plastikowy, a jak się troszeczkę poupierdala, lubi się przegrzać, plasticzek pęka, pompa się rozwala, no i robi się mukakę. Także mimo wszystko ja tam zalecam wszystko wymienić tak jak Bozia nakazali.
No i te tarabaczki. Nie ma żadnych znaków, nie mamy blokady, więc ustalamy sobie pozycję sami. Ja ustaliłem sobie ją w pozycji takiej, żeby mi wałki żadne nie ciągły, czyli takiej trochę, jakby wam to powiedzieć, na pół. I tak, robimy se znaczulki. Tu se zrobiłem na pompie wachu. Zawsze robię po dwa. I na dole nawalę jeden. Wystarczy. I teraz ta. Przed rozebraniem tego wszystkiego dobrze jest sobie sprawdzić, czy na pewno mamy wszystkie rolki, napinacze i pumpkę wody taką samą. I dopiero można przystąpić do rozbiórki. Ja mam wszystko to samiutko, więc będę mi się za to brać. Pierwszy raz robiony rozrząd, 117 tysięcy. Oznaczenie silniczka mamy... jakie? Oznaczenie silniczka CLH. Panie i panowie. No i tak naprawdę rozrząd jest tak prosty, że zjebać go to trzeba byłoby mieć minus jeden chromosom, ślepe na jedno oko, bez nogi i bez ręki, i to wątpię, żeby dało się to spierdolić. Albo być taki jak Mati, że nie umie zacisku normalnie hamulcowego zrobić. No ale co mu zrobię, no co mu zrobię, no nie każdy ma taki poziom IQ jak Mati. Także damy radę. Zrobię i to, i zrobię te hamulce, bo sobie chłopaki nie radzą. No dobra, bierzemy się za rozbiórkę, a potem na szybkości pokażemy, jak to poskładać. Przy rozbiórce fajnie jest potem sobie pędzelkiem na sucho wszystko ładnie łobmieść. Aha, no i nie zapominamy o płynie chłodzącym, tak jak to Mati właśnie zrobił, ale ja płyn chłodzący mam, więc... Ja płyn chłodzący mam, więc nie ma tragedii. Będzie żyło. Domy radę, domy radę. No. Dokładnie, zaznaczyłem, że żeś zapomniał, bo ty przecież ty nie pamiętasz, że żyjesz. No dobra. Żarty żartami. Składajmy ten potężny rozrząd V90, który jest tak ciężki, że normalnie spędza sen z powiek ze śmiechu. No właśnie. Dobra, rozbieramy, czyścimy, ogarniamy, wleci nowa pompka siuwaksu i... No i co, no składać, trzeba polić, jechać, no nie ma lipy. No, a za to robię tak, bo se fajnie można ładnie silniczek i podnieść, i opuścić, i widać se tu znaczki tego. I chłopaki może się czegoś nauczą, aż wątpię. Ostatnimi czasy wątpię. No, ładnie wszystko poznaczone, wystarczy. Może odpali. Ty mi nie jesteś potrzebny do szczęścia. Zaraz ci uwierzcie, jak trafię ci kluczem. A więc tak, rozrządzik mamy poskładany. No niestety nie da się dokładniej. W sensie dokładniej. To jest nowy pasek, więc tak, do pół ząbka i nie da rady. Nie ma możliwości innej. Wszystko piknie, wszystko ładnie. I teraz... Pamiętać, że tu macie taki zjebany sensorek. Przy demontażu może już być w środku pęknięty lub może wam pęknąć. U nas już był, ale naprawione. Ja na wszystkie śruby zawsze stosuję klej do śrub. No i teraz ta, teoretycznie ma być, nie?
Znaki się pokryli. Moje amerykańskie znaki się pokryli. Żadnej technologii z NASA nie ma. I teraz biorę ta klucz. Klucz Kaiwon jest, a leży muchachos. I pierdolniemy sobie ze dwa obrociki silniczkiem. Zobaczymy, czy się coś rozleci, czy nie. O, kompresja. Teoretycznie tutaj wszystko gro... Aha. Dobra, jedziemy dalej. Ładnie idzie. Z czego tam pajurę cieszysz? Nie, to ciutkę przesunięte, ciutkę przesunięte. I ciutkę przesunięte, to było być. Możemy to cofnąć albo zrobić jeszcze roz. Chłopaki. Chodź ty. Tą grzechotką się chujowo, bo tutaj się główka przestawia. Ale zobaczymy. Co mówisz? Powiadasz co? Czekaj, wyciągnę sobie lancet podnośniczka. O, żeby mi było zacniej. Patrz tam na górę, czy się ładnie ustawia rozrząd, ale weź kamerkę do tego. Z tej strony, tak, tutaj nagrywaj. Ja sobie przekręcę na dole idealnie na znaki. Bo już jeden pełny. Niech się dwa pełne obroty zrobione były. Teraz nie może być. Jeszcze jeden obrót cały. I się ma ustawić, kurwa, na znaki. Ej, ta kompresja. Idziemy po to. I ma być na znakach. Jest? No pewnie, że jest. Pokaż. Telefonik. No i ta. Znaki sum. Znaki sum. Pikne amerykańskie. Znaczek jest. Można składać. Panie i panowie. I małpy. Siema. Co jest małpa? Rurzyn wysklejany. Odhaczamy. Składamy. I bujamy Mariana na huśtawce. Także nic trudnego. Nie zapomnijcie albo o odpowiednim momencie obrotowym. Ja robię zawsze na czuję i dodatkowo używam kleju, żeby nic nie zjeboszyć. No, także składamy, nie ma lipy. Odhaczamy. Takim metodą, sposobem, w godzinkę wszystko poskładaliśmy. Zostało odpowietrzyć układ. No i teraz Mati zrobi pierwszy start. Już? No.
Spróbuj. Zobaczymy, czy pojedzie. Módl się. Módl tacie się. Ty, tylko nie na biegu znowu. Pol to padlinę. Pompa wody pusta. Nic nie gazuj, głupku. Teraz trzeba odpowietrzyć układ. Ten i będzie git. Ależ pięknie odpalił na dotyk. Dobra, zgasz go. Na dotyk odpalił, ojeja. Jak to ciężko jest zrobić rozrząd, nie? Chłopaki. Kurwa, ależ to jest technologia z NASA. Rety, rety. Ja będzie wspólnymi. Wspólnie to wam zaraz wpierdolę. No, także widzi to. Misję można odhaczyć. Rozrządu. Zostały jeszcze hamulce. I teraz ta. Odpowietrzymy jeszcze układ chłodzenia. Brejka nowa zalana. I co? No, bawimy się pomalutku. Także, aby co? Pytać. Podpowiem. Numer silniczka CLH. Taki sobie niemiecki Achtung. Chudzi. Na chuj drążyć temat. Składamy dalej. Świeczki, świeczunie. No nie odpier... Rób tego. No nic. Ho. Pyrchnę, nie będę go do jak. No dalej tą zapalniczkę, on się polić chce. Panie i panowie, ladies and gentlemen, minifiksie, oj, zapalniczka. Otóż, cała noc za nami. Wjechał cały kompletny set hamulców na wszystkie cztery hebelki. Wszystko nowe. Oczywiście nie nagrywałem tego, no bo wie, ta, no przecież u mnie to macie tyle już odcinków, jak prawidłowo zrobić hamulczyki, że mucha nie siada, tuka szynszyla. I teraz ta, gulfik poskładany, umyty, wycycany, wygląda jak nowiutki. No i tegens. Co mogę powiedzieć? Rozrząd zrobiony, nie? Fachowo? Chyba. W sumie nie wiem, odpalo, jedź. Trudne nie było, ale co wam chciałem pokazać? Otóż, ram, pam, 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 te właśnie zajebiste plastikowe pompy wody, co to przecież mówią, żeby nie wymieniać, bo to milion kilometrów narobi, ta. Milion to może napierdolić szkód. I teraz pompka wody wymieniono, jak widzieliście, Mylę stosuję metalowe. No i tak. Niby łożysko fajnie, wszystko fajnie, pięknie, teges. Ale tu jest plastikowe. Lubi się zjeboszyć. No i co mogę rzec? Lepiej wymienić. Nie kosztuje to dużo. Matias, weźże ten. No, kłopnik i mocni to. No coś mi się wydaje, że zaraz będzie po nagrywce. Poli czy nie poli? Łebka je pytanie. Na dotyk! No to chyba, że nic nie zepsuł. Możesz wyjechać właśnie tam. Zrobimy mu jeszcze inspection. Inspection moim chińskim tolwukiem. I misję mogę odhaczyć, proste, każdemu polecam się pobawić, naprawdę bardzo prosty rozrząd, nie da rady nic pierdolić i zabawa przednia, tylko pamiętajcie, nie poprzerywać śrub, ja stosuję technikę na czuja i lekko kapnąć klejem
Najbardziej, najlepiej, najbardziej przyzwoicie. Nic się nie pourywa, nic się nie rozleci. Jeszcze się mi nigdy nie zdarzył klient, który przyszedłby z reklamacją. Cyka jak szwajcarski zegareczek teraz. No i uważajcie na te czujniczki tutaj, bo lubią pękać albo lubią już być pęknięte, bo one są zrobione troszeczkę z marchewki. No i co? Mamy lato, sprzątamy, trzeba iść pospać i wieczorem łogin dalej. Także do zobaczycha, pozdro wszystkim.